Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przychodzę jeszcze troszeczkę poopowiadać Wam o depilatorze marki Braun Silka Peel 7, który wygląda tak, o nim będzie jeszcze za chwilę troszeczkę, ale póki co w tym filmiku nie tylko tyle będzie, bo w jeden z grudniowych weekendów udało mi się być w Warszawie właśnie na evencie marki Braun. Zaraz zobaczycie, co tam się działo. W dalszej części filmiku odpowiem na Wasze pytania, o które poprosiłam Was, żebyście zadały do pani dermatolog. No i na końcu będzie coś jeszcze, także zostańcie ze mną do końca. A póki co opowiem Wam, co się działo w Warszawie. Więc wybrałam się do Warszawy na event, tak jak już wspomniałam. Na początku pierwszą atrakcją, która została dla nas przygotowana, to była rozmowa z panią dermatolog, która opowiedziała nam trochę o włosach, o wzroście włosów i o samej depilacji, a także odpowiedziała na Wasze liczne pytania i ja tą wiedzę postaram Wam się teraz przekazać. Następnie było spotkanie z panią stylistką Eweliną Rydzyńską, która opowiedziała nam o historii Małej Czarnej, czyli to, co ja w ostatnim filmiku troszeczkę napomknęłam, czyli o samej Coco Chanel i o jej Małej Czarnej. Tutaj dowiedziałyśmy się znacznie więcej. Pani Ewelina pomagała nam później w stylizacjach do sesji. Później przeszłyśmy już do konkretów, czyli do przygotowania się do sesji. Włosy, makijaż, makijażu co prawda nie udało mi się nagrać, ale tam z tyłu na jednym z klipów widzicie, jak dziewczyny są malowane i przygotowywane. My głównie skupiłyśmy się tutaj na nagrywaniu przy fryzurach. Efektem końcowym właśnie tych wszystkich przygotowań były zdjęcia. Zdjęcia w dwóch stylizacjach. Jednej takiej bardziej codziennej, a drugiej takiej właśnie z Małą Czarną. W obu prezentowałyśmy nasze odsłonięte i wydepilowane nogi. Zdjęcia z pewnością będzie można zobaczyć na moim Facebooku i Instagramie, także Was zapraszam, na pewno będzie tam wszystko podlinkowane. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, jak wyszły efekty tej sesji, to na pewno będziecie mogli tam to zobaczyć. Pod ostatnim filmikiem zadałyście mnóstwo pytań do pani dermatolog. Ja wybrałam te najczęściej powtarzające się, bo nie sposób byłoby zadać wszystkich pytań. No i dzisiaj spróbuję właśnie na nie odpowiedzieć. Pani dermatolog powiedziała, że jak najbardziej można, jeśli istnieje taka potrzeba, jeśli ktoś potrzebuje w tym wieku depilować włosy, to jak najbardziej i ona nie widzi żadnych przeciwwskazań, nie ma właśnie żadnej dolnej granicy co do stosowania depilacji. To nie jest też tak, że depilując włosy w wieku 13 lat, później będziemy ich mieli coraz mniej i ta pula się wyczerpie, niestety nie. Także jak najbardziej, jeżeli macie 13 lat i macie ochotę, to jak najbardziej. Pani powiedziała, że jak najbardziej, oczywiście, że tak. To, że mamy skórę naczynkową i mamy naczynka, to zależy od problemów żylnych i rozszerzonych naczyń, a włosy to całkiem inna, to całkiem co innego i to nie ma w ogóle związku ze sprawą. Chodzi o to, że włosy rosną gdzie indziej niż są naczynka, w innej warstwie po prostu skóry, tak to wizualizując prosto, także nie ma zagrożeń i nie ma żadnego powiązania między tym, że jak będziemy depilować włosy, to tych naczynek będzie nam się pojawiało więcej. Jak ogolimy je maszynką, to one są takie po prostu mega gładziusieńkie na pierwszy dzień albo w pierwszej godzinie, a przy depilacji takiego efektu nie ma i mnie to troszeczkę denerwuje, ale pani dermatolog bardzo dobrze mi to wyłożyła i wytłumaczyła mi, dziewczynom, żeby tak racjonalnie ocenić. Jeżeli ogolimy nogi w pierwszy dzień, mamy naprawdę idealnie gładkie i przyjemne nogi, no ale na drugi, trzeci, czwarty już się coś zaczyna dziać. No na czwarty to już w ogóle są, ja już mam bardzo długie włosy na czwarty dzień, na drugi już po prostu mnie kują i czuję, że tu się coś złego dzieje. A przy depilacji możemy chodzić 2 tygodnie i jest taki sam dalej efekt. Także musimy ocenić, co jest dla nas ważniejsze. Czy ta idealna
idealnie gładka noga, czy ta troszeczkę mniej gładka, ale przez dłuższy czas. I doszłyśmy wspólnie do wniosku, że po prostu zasada jest taka, że jeżeli się wybieramy na imprezę albo na randkę, to te włosy sobie golimy, jakby ktoś tam ewentualnie miał nas po tych nogach dotykać, a jeżeli sobie żyjemy na co dzień, to jak najbardziej depilujemy. I to jest dla mnie jakieś takie racjonalne rozwiązanie. Otóż nie, absolutnie nie można. To jest sprawa bardzo osobista, narzędzie bardzo osobiste, jak maszynka czy szczoteczka do zębów. No ja bym się z nikim szczoteczką do zębów nie podzieliła. Przy depilacji może występować podrażnienie skóry, punktowe krwawienie nawet, więc istnieje możliwość nadkażenia bakteriami, jak i tym, co znajduje się we krwi tej drugiej osoby. Więc ten pomysł powinien być absolutnie zaniechany. Pierwsza rzecz, którą zauważyła pani dermatolog, to to, że przy regularnej depilacji te włosy nie wrastają, że jeżeli przy pierwszej, drugiej tak, to jeżeli robimy to regularnie od jakiegoś czasu, to te włosy przestają wrastać. Do tego można zastosować oczywiście peelingi, coś, co nam nawilży, wysuszony naskórek, więc trzeba zwrócić uwagę na szczególną pielęgnację. I po takich zabiegach jak depilacja bardzo dobrze nawilżyć ciało. Można właśnie też wykonać mechaniczny peeling, masaż po 2-3 dniach, aby pozwolić się włosom odkleić od skóry, bo one po prostu przyklejają się do tej skóry i wrastają sobie tam z powrotem. Można nawet wykonać taki peeling, masaż szorstkim ręcznikiem i to pomaga właśnie im się odkleić. No i jeżeli mamy właśnie dobrze nawilżoną skórę, zwracamy na to uwagę, to one znowu nie powinny wrastać. Co zrobić, jak włos wrośnie? To pani dermatolog zaproponowała, że jak już nic nie pomaga, to najlepiej używać można używać takich preparatów z mocznikiem, które bardzo, bardzo zmiękczają naskórek i przez to ten włos tam się nie wbija i nam nie wrasta. No i właśnie nie skubać, nie drapać, nie wyciskać, bo można się nabawić przebarwień, tylko po prostu właśnie jakimś mechanicznym peelingiem spróbować ten włos odkleić. Więc pierwsza rada, którą pani dermatolog tutaj nam podała, myślę, że to jest bardzo istotne, żeby dość świadomie wykonywać tą depilację, czyli nie, że depilujemy włosy rano, potem wychodzimy do pracy, zakładamy spodnie, bieliznę na 12 godzin, co z tego, że to jest czyste, skoro no i tak siedzimy po prostu w tej odzieży cały dzień i ta skóra nie może nam oddychać, nie ma takiej szansy, więc najlepiej jest to wykonać wieczorem, gdzieś, gdzie możemy wskoczyć w bawełniany dres, wcześniej wziąć prysznic i żeby ta skóra mogła oddychać i odpocząć, po prostu żeby jej nie przemęczać po tym jakże ciężkim zabiegu. Można się też zaopatrzyć w preparaty do odkażania skóry. Takie jak na przykład pani powiedziała, ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Woda utleniona w żelu, więc w aptece można dostać. Jakieś odkażające środki w sprayu też można dostać w aptece. Pani powiedziała też, że w takich produktach jak pianki do golenia też są takie malutkie ilości właśnie takich preparatów, my może nawet o tym nie wiemy, ale tam coś takiego jest, więc iść do apteki i w coś takiego się zaopatrzyć. Oczywiście, jeżeli to są już ekstremalne przypadki, nie umiemy sobie poradzić, to najlepiej iść do dermatologa, który przepisze nam jakiś lek, właśnie taki odkażający, czy to jakiś punktowy, czy taki na całe ciało. Jeśli chodzi o sam depilator, ten piękny depilator Braun, to ja go troszeczkę jeszcze potestowałam i powiem Wam, że z każdą depilacją jest coraz lepiej, coraz mniej boli, zwłaszcza jeżeli używam go pod wodą, bo taką ma funkcję. Jak wejdę do wanny i w ciepłej wodzie próbuję wydepilować nogi, to jest naprawdę dobrze i naprawdę tego już nie czuję praktycznie. Co jeszcze? Przetestowałam coś, o czym wcześniej Wam nie powiedziałam, bo nie zdążyłam wytestować.
stosować. To jest ta szczoteczka, która ma zapobiegać temu, że włosy nie wrastają. W instrukcji jest napisane, że można na to nałożyć preparat peelingujący i właśnie tego użyć. Ja tak zrobiłam, nałożyłam na to normalny peeling i całe ciało wymasowałam, głównie kładąc nacisk na nogi i faktycznie nie zauważyłam żadnych wrastających włosów póki co. Ja też nigdy jakby nie miałam z tym problemu ani przy goleniu, ani przy depilacji, no ale myślę, że jeżeli właśnie większość z Was miała problem z tymi wrastającymi włosami, to taka końcówka może być bardzo, bardzo pomocna. Oczywiście sprawdza mi się też jak najbardziej ta nasadka goląca. O, wyglądająca, tak? To jak na szybko, to jest bardzo przydatna sprawa. No i tyle. Depilator mam nadzieję, że będzie mi służył jeszcze długo, długo, długo. Jestem w sumie tego pewna. Też na spotkaniu dziewczyny opowiadały, że depilatory miały, aż po prostu nie powychodziły nowe, bo że im się w ogóle nie psuły, nic im się nie działo, tylko musiały czekać na nowe. I ostatnia sprawa, bardzo istotna na dzisiaj, to jest rozdanie. Wow, super się cieszę, bo dawno nie było. Mam dla Was do rozdania dwa depilatory marki Braun. To są troszeczkę inne depilatory niż ten mój, gdyż nie mają tej końcówki, ale mają za to coś innego fajnego. To też jest Braun Silk Apil 7. Na dole Wam podlinkuję, który to jest dokładnie model. Co ważne, można go też używać w wodzie, czyli też ma tą opcję wkładania go do wody i również tak jak mój usuwa te bardzo krótkie półmilimetrowe włoski, czyli nie musimy czekać aż włos nam odrośnie, tylko depilujemy kiedy mamy na to ochotę. No i cóż, zasady konkursu są proste, musicie być subskrybentami mojego kanału, dodatkowo musicie odpowiedzieć na pytanie. Skoro dla marki Braun depilacja i dla mnie też, bo się zgodziłam, depilacja to nowa czerń, to co dla Was jest tą nową czernią? Tutaj może być sprzęt, może być gadżet, może być jakiś zabieg czy coś w tym stylu. Dowolność jest całkowita, tylko oczywiście proszę napisać co i jakoś racjonalnie uzasadnić swój wybór. Podając przykład, żeby Wam może było łatwiej, dla mnie iPhone jest nową czernią, muszę go mieć, nie wyobrażam sobie bez niego życia, to jest takie moje must have, mogę się z Wami kontaktować, pisać i być na bieżąco, tylko proszę teraz wszyscy nie pisać, że iPhone. Wybiorę te najbardziej kreatywne, może zaskakujące, najfajniejsze, coś wybiorę na pewno. Regulamin całego konkursu jest na dole, to są dwie zasady, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to koniecznie ten regulamin proszę przeczytać, zapoznać się z nim. Konkurs będzie trwał 5 dni i na pewno wyniki ogłoszę na swoim Facebooku, ale jeżeli nie macie Facebooka, to też na pewno tutaj pod filmikiem w tym opisie, w którym jest regulamin, będą zwycięzcy zamieszczeni. Także to by było na tyle. Zapraszam do udziału w zabawie, w konkursie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia niedługo.